Witajcie moi drodzy, jestem Multix Vlog i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ulti Vlogów, a dzisiejszym tematem będzie 9 rzeczy, 9 typów osób bardziej, które mnie denerwują i które po prostu sprawiają, że ciśnienie się mi zwiększa bardzo, bardzo. Witajcie! Jako pierwsza grupa ludzi, którzy mnie denerwują, powiedzmy, są osoby grające w FIFA na klawiaturze. Ja nie wiem, jak można grać na klawiaturze w FIFA. Wow! Przecież nie da się. Próbuję, bo teraz gram w FIFA akurat World i muszę na klawiaturze, bo pożyczyłem koledze pada. No i tego się nie da ogarnąć, naprawdę. Nie da się grać na klawiaturze. Jak wy to robicie? Drugą grupą ludzi, którzy mnie denerwują, są tak zwane lekkoduchy. Po prostu ludzie, którzy mają bardzo dużo czasu, którzy żyją z dnia na dzień, dla których powiedzenie chodź, pójdźmy tam i tam jest rzeczą priorytetową wręcz, żeby po prostu urwać się z domu, ale te osoby nie rozumieją tego, że ktoś może być zajęty i takie osoby mnie denerwują, bo co do lekkoduchów, to niech sobie będą i niech sobie tam żyją. Aczkolwiek jeżeli taka osoba ma pretensje do mnie, że ja nie chcę gdzieś wyjść, to irytuje mnie, to po prostu irytuje. Trzecią grupą ludzi, którzy mnie strasznie irytują, są goście, którzy niby chcą coś zrobić, niby chcą coś zmienić w swoim życiu, aczkolwiek tego nie robią. Mówią, że no zacznę od wtedy coś robić, od wtedy i od wtedy. I nie potrafią zebrać się w sobie i po prostu tego zrobić. Ludzie starsi w komunikacji miejskiej, jakie to piękne uczucie, gdy wsiadasz do autobusu, do tramwaju, komunikacji miejskiej, nawet do pociągu, jeżeli gdzieś jedziesz, i nagle ci przychodzi starsza osoba i mówi: przepraszam, to jest moje miejsce. To jest moje miejsce. Ha. Co tam, że z tyłu jest tyle miejsca wolnego, ale nie, ty musisz odejść. Musisz odejść i pokazać, że proszę, pani jest ważniejsza, proszę siadać, bo ja się tu nie liczę, tak? Bo to jest pani miejsce, tak naprawdę, przepraszam, najmocniej. O Boże, denerwują mnie takie osoby, naprawdę. Piątą grupę, którą zaatakuję, to będzie płeć przeciwna. No cóż, dziewczyny. Nie rozumiem dziewczyn i irytują mnie dziewczyny, które szukają tylko sposobności do tego, aby wylać żale, smutki, że Boże, jestem gruba, masz mnie pocieszyć, a jeżeli przyznasz mi rację, to cię znienawidzę. Wow, dlaczego mówicie coś, co nie jest prawdą i szukacie tylko sposobności, aby wzbudzić żal, zainteresowanie innej osoby, a później macie pretensje, że ludzie o was myślą, że jesteście trochę nie tego. Cóż, no, zastanówcie się. Mało osób o tym wie, aczkolwiek jest taka grupa osób, która mnie straszliwie irytuje i są to osoby, które śmieją się po prostu z jednej rzeczy non-stop. Czyli, że jest jeden żart, który po prostu podoba im się i non-stop, nadmiernie wręcz, cały czas go używają, kiedy tylko mogą. I to nie jest śmieszne, że ty się śmiejesz przez miesiąc, przez rok, przez dwa lata z tego samego. To jest głupie. I się w ogóle nie rozwijasz. Irytują mnie osoby, które poddają się przed tym, jak spróbują czegoś zrobić i tym samym śmieją się po części z innych, jak coś próbują, bo o ile u mnie robienie na YouTubie, czy cokolwiek, robienie filmów, na początku łączyło się z tym, że leciała fala śmiechu i tak dalej, mimo to miałem poczucie, jakby część robiła to właśnie z zamysłem, że mi troszeczkę zazdroszczą takie odwagi, mimo wszystko. I koniec końców chodzi o to, że bardzo mnie irytują osoby, które mimo tego, że bardzo chcą, to nie robią tego i poddają się przed tym, nim coś spróbują zrobić. Ósmą grupą, która mnie straszliwie irytuje, są osoby, które krytykują niemalże wszystko. 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 Ha. Malujesz pokój? Ale ty krzywo namalowałeś tam tego ścianę. Ha. Kładziesz panele? Boże, jak ty krzywo kładziesz te panele. Gościu, sorry, że mam niewyprasowany kołnierzyk. Nie krytykuj tego wszystkiego. Może popatrz na siebie. No i ostatnia grupa, która mnie niemalże najmocniej irytuje pośród całej tej gromady ludzi, których już wymieniłem, są tak zwani ateiści, czyli osoby, które są niezadeklarowane, czy wierzą w coś, czy nie wierzą w nic. I osoby te nazywają się, tak ładnie mówiąc, ateistami, czyli uważają, że w nic nie wierzą. Mimo to, że przy głębszej rozmowie wychodzi, że w coś wierzą mimo wszystko, ale
Tak, to jest taka wisienka na torcie ludzi, którzy mnie irytują i niemalże przynajmniej 2 razy, 3 razy w tygodniu spotykam nową osobę, która deklaruje się jako ateista, czy to w internecie, czy to w internecie. Wow, naprawdę jesteś ateistą? Zastanów się. I to tyle w dzisiejszym odcinku OltiVloga i mam nadzieję, że te 9 typów ludzi, których wymieniłem, może komuś dadzą do zrozumienia coś, co nieco, może coś, nic. Ja lecę, trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego OltiVloga, trzymajcie się, yeah!